Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała 1-1 z Irlandią we Wrocławiu w meczu, który był antyreklamą futbolu, przede wszystkim antyreklamą sparingów, antyreklamą meczów towarzyskich, zwłaszcza na tle powstałej właśnie Ligi Narodów. Ten mecz pokazał, że mecze towarzyskie naprawdę powinny zostać zlikwidowane. No nie ma sensu już grać bez stawki, bez prestiżu, wystawiać drużynę bez czołowych gwiazd, tylko mecze o punkty. Bardzo dzisiaj widać, jak się sprawdziła ta formuła Ligi Narodów. Wszystkim nam się marzyło, żeby Polacy zagrali tak jak w pierwszej połowie meczu z Włochami, ale to było po prostu niemożliwe. Z góry było wiadomo, że tak się stać nie może. Po prostu dlatego, że Jerzy Brzęczek wybrał inne ustawienie i przede wszystkim inny skład. Zabrakło kluczowych piłkarzy w niezłym dla Polaków meczu z Włochami. Przede wszystkim zabrakło Roberta Lewandowskiego, co mnie mocno zdziwiło. Myślałem, że będzie chciał zagrać setny mecz w kadrze i zastanawiam się, czy po pierwsze uznał, że takie spotkanie we Wrocławiu jest mało prestiżowe. Zobaczmy, że przyszło tylko 25 tysięcy widzów na stadion we Wrocławiu. To jest najniższa frekwencja od 2013 roku, kiedy na stadionie Krakowi Polska grała z Liechtensteinem. Pamiętam ten mecz, bo to było pożegnanie Jerzego Dudka. No ale szału na trybunach nie było i tutaj też we Wrocławiu ja częściej w telewizorze słyszałem spikera niż doping kibiców. Często atmosfera była raczej taka muzealna niż stadionowa, a też i przebijały się gwizdy i żądania: Polacy, my chcemy gola. No, ale to był efekt meczu towarzyskiego i boję się, że po takim meczu towarzyskim na kolejne, a wiemy, że gramy z Czechami, no, więcej niż 25 tysięcy kibiców nie przyjdzie, bo wie, czego się spodziewać. Brak Lewego trochę mnie zdziwił, może dlatego, że uznał, że lepiej będzie ten setny mecz zagrać w Chorzowie z Portugalią, w meczu jednak o punkty, o wiele bardziej prestiżowy rywal, może z Cristiano Ronaldo, ale przede wszystkim mecz Ligi Narodów. A może dlatego, że to był 102 mecz Kuby Błaszczykowskiego i Lewy nie chciał dwóch takich, może nie chciał koledze popsuć jego święta. Kuba odebrał paterę, przy zejściu dostał oklaski, więc to nie jest dobry moment, żeby grillować Kubę, bo ta patera i te oklaski mu się absolutnie należały za te 102 mecze w kadrze. Zrównał się z Michałem Żewłakowem, gdzie zawsze dawał z siebie wszystko. No, to była kapitalna kariera, o której nie można właściwie mówić jeszcze w czasie przeszłym, no ale zobaczymy, co z Kubą, czy będzie grał, czy nadal będzie na trybunach Wolfsburga. No każdy taki miesiąc straty to jest też spora strata dla kadry. W tym spotkaniu tylko zauważę, to drugi taki kolejny mecz, no niewybitny w wykonaniu Kuby. Znamy go przecież z totalnie lepszych występów. No i poniekąd znów udział przy stracie bramki. Karny, ewidentny z Włochami, a tutaj niestety Kuba został ograny przy tym dośrodkowaniu, przy tej bramce dla Irlandczyków. A może Lewy, wracając do Lewego i jego nieobecności we Wrocławiu, po prostu za chwilę mecz z Bayerem Leverkusen w Bundeslidze, za chwilę rusza Liga Mistrzów. To samo z Piotrem Zielińskim. On jest w pełni usprawiedliwiony. Świetny występ. Chciałoby się, żeby po jeden dobry występ, ten z Włochami, potwierdził kolejnym, że to nie był wypadek przy pracy, że rzeczywiście znalazł mu pozycję i pomysł na niego Jerzy Brzęczek, co nam obiecywał po objęciu stanowiska, no, ale uszkodzony staw skokowy, 3 dni przerwy. Po tym
tym, jak wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie Napoli, już nie jest rezerwowym, już jest integralną częścią drużyny, no to jest ważną osobą dla Carlo Ancelottiego, trenera Napoli. Za chwilę Serie A, za chwilę Liga Mistrzów i szalenie trudna grupa z Liverpoolem i z PSG, więc rozumiem tutaj w pełni, że mógł odpuścić mecz towarzyski, ale brakowało go zdecydowanie tak samo jak i Roberta Lewandowskiego. Jakie wnioski? Słuchajcie, no po takim meczu właściwie niskie noty powinni dostać wszyscy zawodnicy, łącznie z Wojtkiem Szczęsnym na bramce, ale chyba jakbym miał kogoś wskazać, kto zawiódł mnie najbardziej, to Karol Linetty, dlatego że uwolniony, właściwie on miał być liderem środka pola, nie będąc skazanym na cień czy Piotra Zielińskiego, czy Mateusza Klicha, no niestety nie błysnął. Mimo że ma świetny okres w Sampdorii, znów nie udało się tego przełożyć na kadrę. Ja naliczyłem jedno wartościowe podanie do przodu gdzieś tam w okolicach 40 minuty. No nie był to znów mecz Karola i myślę, że wielkie wyzwanie przed Jerzym Brzęczkiem, żeby nie tylko z Roberta, nie tylko z Piotra Zielińskiego, ale i z Karola Linettego wydobyć to, co najlepszy potencjał, który on ma, a póki co nie potwierdził, nie tylko, że jest zawodnikiem na pierwszy skład, ale nie potwierdził, że mógłby być wartościowym zmiennikiem, że mógłby wejść i odmienić losy spotkania. Zresztą generalnie ten mecz pokazał, że my nie mamy, tak jak nie miał Adam Nawałka za długiej ławki, w ogóle prawie nie miał ławki, tak i nie ma tej ławki Jerzy Brzęczek. Zagrał Wojtek Szczęsny, do którego no, nie można mieć jakichś wielkich pretensji, natomiast nie wiem, ja do końca nie jestem przekonany tą sytuacją, że trener Brzęczek zrobił sobie grafik bramkarzy i wie, że w meczu Ligi Narodów w tym meczu zagra Wojtek, w tym meczu Łukasz Fabiański, a tu jeszcze w sparingach z Czechami bodajże ma mecz obiecany Łukasz Skorupski. No, chciałbym, żeby po prostu bronił ten, który jest obecnie najlepszy. Obecnie najlepszy jest Łukasz Fabiański. Dla bramkarza to jest ważne, że ma wsparcie, a nie, że trener trochę unika podjęcia tej kluczowej decyzji, a zwłaszcza Łukaszowi to jest potrzebne, to się po prostu należy. Jest najlepszy, ogłośmy to, że jest najlepszy w tym momencie, a nie taki unik. No ale wielu z Was zresztą pisało w komentarzach, że jak znacie życie, to Wojtek Szczęsny będzie bramkarzem numer 1 na eliminację Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy 2020. No, oby nie. To znaczy nie mam nic przeciwko Wojtkowi. Jeżeli będzie wtedy w najlepszej formie, mnóstwo czystych kont w Juventusie, częsta gra w tym Juventusie, to czemu nie? Tylko chciałbym po prostu, żeby zasada była taka, że broni najlepszy. I co? A, słuchajcie, no, ten mecz też nie wyłonił. Ten mecz trochę miał być takim castingiem. Dopominaliśmy się wszyscy Krzysztofa Piątka, dopominaliśmy się wszyscy Arkadiusza Milika. Brakowało nam ich, że żaden z nich nie wszedł w meczu z Włochami, żeby dobić rywala, kiedy prowadziliśmy 1-0. Tutaj zagrali obaj. No, dla mnie to trochę był taki casting, który z nich ma zostać partnerem Roberta Lewandowskiego w przyszłości, ewentualnie gdybyśmy mieli grać dwójką napastników, ale po tym, co zobaczyłem, to na miejscu trenera Brzęczka bym pewnie został przy ustawieniu z jednym napastnikiem. A nawet jeżeli z jednym, to który miałby wejść? Ten mecz absolutnie nie wskazał ani na Milika, ani na Piątka, który był trochę w trudniejszej sytuacji, grał jako dziewiątka tyłem do bramki. Arek Milik jednak do kilku sytuacji doszedł, no ale znów był nieskuteczny, jak co najmniej podczas Euro 2016 i się niestety w końcu nie wstrzelił. Te próby wszystkie zmarnował. Ja bym po prostu wolał sprawdzić jednego i drugiego w jednym meczu, w drugim meczu obok Roberta Lewandowskiego, żebyśmy wiedzieli, z którym z nich się współpracuje, czy jest możliwe odbudowanie tej relacji, jaką mieli ze sobą Lewandowski i Milik na Euro 2016, a która wyparowała i jak pamiętacie, mieli jedno tylko wymienione podanie w meczu z Senegalem na Mistrzostwach Świata. Ten casting trzeba powtórzyć na dziś. Ja nie wiem,
Na Milika byście stawiali w meczu o punkty w eliminacjach Euro 2020, czy na Piątka? I tyle wniosków płynących z tego sparingu. Jak najmniej sparingów, jak najwięcej meczów o punkty. Jedyny jasny punkt tego meczu to Mateusz Klich, o tym mówiłem. Dobra zmiana i potwierdził, że to on ma papiery na pierwszy skład albo bycie wartościowym zmiennikiem, tak jak tutaj. No i jedyny pozytyw to taki, że trener Jerzy Brzęczek nadal bez porażki obytą passę wyśrubował jak najbardziej.